Czy moje włosy wyglądają jak włosy jogina? Power yoga, power yoga. Spokojnie, Gosia. Spokojnie. Cześć, tutaj Gosia. Dzisiaj mam dla Was dynamiczną sesję jogi, tak zwaną power jogę. Jeżeli szukasz czegoś, co przyspieszy Twoją akcję serca, co usprawni Twój metabolizm, co pogłębi Twój oddech, ale też wysmukli ciało, ta praktyka jogi jest dla Ciebie. Jeżeli jednak po samej praktyce uznasz, że jeszcze Ci mało, że chcesz czegoś więcej, wtedy polecam Ci również inną sesję jogi. Może być również jogi dynamicznej, na przykład jogę na płaski brzuch. Ja lubię łączyć te dwie praktyki. Linka do tej praktyki umieszczę gdzieś poniżej. Dzisiejsza praktyka to również super sposób, aby zacząć dzień, ponieważ ona doda Ci nie tylko mnóstwa energii, ale również wprawi Cię w znakomity nastrój, ja ją uwielbiam. I dodatkowo oczywiście wysmukli Twoje ciało, co jest dodatkowym atutem. Zatem jeżeli jesteś gotowa, załóż coś wygodnego, rozłóż matę i zaczynamy. Te sesje jogi zaczniemy sobie od siedzenia na piętach. Połóżcie pośladki na pięty i zrolujemy sobie na początek ramiona. Na wdechu delikatnie ramiona w górę, na wydechu do dołu. I jeszcze raz w górę ramiona oraz do dołu. Na kolejnym wdechu unosimy ręce do sufitu. Na wydechu łączymy je na wysokości serca. Wdech w górę, otwarta klatka piersiowa, wydech do dołu. I jeszcze raz w górę ręce, wdech. A na wydechu łączymy je na wysokości serca. I teraz całym ciałem w górę, wdech. Przenosimy ręce za głowę. Na wydechu pomalutku wracamy do pozycji. I jeszcze raz w górę, wdech, mocno ręce za głowę, otwarta klatka piersiowa, wydech do dołu, ostatni w górę, wdech, mocno wychylamy się do tyłu, a na wydechu pomalutku przenosimy ręce pod ramiona do klęku podpartego, mocny brzuch, wyciągamy prawą nogę do tyłu i robimy pompki, wdech do dołu, wydech do góry, wdech, wydech góra, ostatni raz wdech, wydech w górę, podwijamy palce lewej stopy i wchodzimy do psa z głową do dołu, z prawą nogą w górze. Robimy tu długi wdech, a na wydechu kierujemy kolano prawe pod klatkę piersiową. Z powrotem w górę, wdech. Wydech pod klatkę piersiową kolano. Wdech do góry. Wydech do dołu, mocny brzuch. Ostatni raz wdech w górę. Wydech kolano pod klatkę piersiową i ostatni raz wydłużamy nogę w psie. I spochodzimy z powrotem na lewe kolano. I teraz uwaga, lewa ręka w górze. Trzymamy równowagę, trzymamy mocny brzuch. Zostajemy chwilę w tej pozycji. Jeszcze jeden wdech. A na wydechu odstawiamy dłoń, odstawiamy nogę. Robimy to samo na lewą stronę. Lewa noga wyciągnięta i pompeczki. Do dołu wdech, w górę wydech. Wdech do dołu. Do góry wydech, ostatni raz, wdech, wydech góra, podbijamy palce prawej stopy, wchodzimy do psa z głową do dołu, wydłużamy lewą nogę w górze, wdech, a na wydechu kierujemy lewe kolano pod klatkę piersiową, wdech w górę, wydech pod klatkę piersiową, jeszcze dwa nam zostały, wdech, mocny brzuch, wydech pod klatkę piersiową i jeszcze jeden wdech, wydech, ostatni raz wydłużamy nogę, i schodzimy z powrotem na prawe kolano. Lewa noga zostaje w górze, wyciągamy prawą rękę do przodu. I trzymamy pozycję, pracujemy cały czas na nasz brzuch, na nasz kręgosłup. Zostajemy jeszcze chwilę. Długi wdech. A na wydechu rozluźniamy rękę oraz nogę. I powoli przechodzimy do siedzenia na piętach. Zaplatamy sobie dłonie z tyłu, otwieramy klatkę piersiową i delikatnie odchylamy się. Tak, żeby otworzyć jeszcze mocniej klatkę i powoli z powrotem schodzimy na matę, podwijamy palce stóp i przechodzimy do psa z głową do dołu. Psie z głową do dołu pomalutku pochodzimy sobie, rozruszamy nogi, uginamy jedną nogę w kolanie, uginamy drugą nogę w kolanie, wydłużamy kręgosłup. I teraz ugięte obie nogi w kolanie, wdech, na wydechu doprostowujemy. Wdech, ugięte obie nogi w kolanie. Wydech, prostujemy i jeszcze wdech. Wydech, prostujemy. Uginamy. Prostujemy na wydechu. Jeszcze chwila.
jeszcze ugięte nogi w kolanie, wyprostowane i trzymamy pozycję. Długi oddech. I teraz przechodzimy do przodu albo skaczemy tak jak wolicie. Stopy razem, na wdechu wydłużamy kręgosłup. Na wydechu schodzimy do skłonu, rozluźniamy głowę. Wdech całym ciałem w górę. Otwieramy klatkę piersiową, ręce do sufitu. Na wydechu skłon, nogi mogą zostać ugięte. Wdech długi kręgosłup, otwarta klatka piersiowa, wydech. Schodzimy do deski i od razu całym ciałem do kija. Wdech pies do góry i wydech pies do dołu. Pięknie. Długi oddech. Jeszcze raz uginamy sobie obie nogi w kolanach, robimy wdech, patrzymy do przodu. Na wydechu przechodzimy albo przeskakujemy na początek maty. Wdech długi kręgosłup, wydech do skłonu, wdech całym ciałem w górę, wydłużamy wszystko. Otwarta klatka piersiowa i wydech z powrotem do skłonu. Wdech długi kręgosłup i wydech wracamy do deski i schodzimy od razu do kija. Wdech pies do góry. I wydech, pies głową do dołu. Ponownie długi oddech. I zrobimy jeszcze raz to samo. Na wdechu uginamy obie nogi w kolanach, patrzymy do przodu. Na wydechu przechodzimy bądź przeskakujemy na początek maty. Wdech, długi kręgosłup, otwarta klatka. Wydech do skłonu. Wdech całym ciałem w górę. Patrzymy za dłońmi, a na wydechu schodzimy z powrotem do skłonu. Wdech długi kręgosłup, wydech deska oraz kij. Wdech pies z głową do góry, otwarta klatka i wydech pies z głową do dołu. Pięknie. Zostaniemy tu chwilę. Długi wdech. Spokojny wydech. I teraz powoli przechodzimy dłońmi do stóp. Stopy są mniej więcej na szerokość bioder. Łapiemy sobie za duże paluchy, wydłużamy kręgosłup na wdechu, na wydechu schodzimy do skłonu. Łokcie delikatnie wypychamy na zewnątrz, pomoże nam to zejść troszeczkę niżej. Ta pozycja jest świetną pozycją do tego, aby rozluźnić mięśnie twarzy. Nie tylko kręgosłup, nie tylko głowę, ale również mięśnie twarzy. Grawitacja nam tutaj z pewnością pomaga. I jeszcze jeden oddech. Powoli rozluźniamy dłonie, przechodzimy nimi do przodu, do pozycji deski. W desce bierzemy długi wdech, a na wydechu schodzimy do kija. Wdech pies z głową do góry i wydech pies z głową do dołu. Nie zostaniemy tutaj na długo, od razu uginamy nogi w kolanach na wdechu i na wydechu przeskakujemy albo przechodzimy do przodu. Wdech otwarta klatka piersiowa, wydech do skłonu, wdech całym ciałem w górę, otwieramy klatkę piersiową. I na wydechu schodzimy z powrotem do skłonu. Wdech długi kręgosłup. Wydech jeszcze raz do skłonu. I uwaga, na wdechu całym ciałem w górę. Wyciągamy ręce do sufitu. Na wydechu odstawiamy prawą nogę do tyłu. Palce stóp skierowane na zewnątrz. Szeroki rozkrok. Wdech, ręce w górę. Wydech, schodzimy do przysiadu. Wdech, ręce w górę. Wydech, przysiad. Kilka razy. Wdech, góra. Wydech do przysiadu, otwarta klatka piersiowa, wdech w górę, wydech, przysiad, jeszcze jeden w górę, wdech, wydech do przysiadu, zostajemy w tej pozycji, unosimy prawą piętę, odstawiamy, unosimy lewą piętę, odstawiamy, uwaga, unosimy obie pięty i zostajemy tutaj. Trzymamy mocny brzuch, otwartą klatkę piersiową, mocne nogi. Jeszcze chwila, długi wdech i wydech. Wychodzimy z pozycji, prostujemy obie nogi, wydłużamy kręgosłup i jeszcze raz schodzimy do przysiadu, odkładamy sobie dłonie nad kolanami i idziemy do skrętu, patrzymy za swoją prawą ręką i zmieniamy na lewą. Świetny skręt kręgosłupa. Patrzymy za prawym ramieniem i jeszcze raz skręcamy się na lewo.
kolejny wdech wracamy do centrum, jeszcze raz wydłużamy ręce do sufitu. I teraz pomału zejdziemy sobie do skłonu, pięty są teraz delikatnie na zewnątrz. Zaplatamy sobie dłonie za plecami i przenosimy je jak najdalej za głowę. Jeżeli jesteście w stanie, odkładamy sobie głowę na matę. Nie jest to oczywiście konieczne. Zostaniemy jeszcze na kilka oddechów. Rozciągamy ramiona. I rozplatamy sobie teraz dłonie. Chwytamy za kostki. Staramy się znowu przyciągnąć głowę nisko do maty. Jeżeli jesteśmy w stanie, to odkładamy głowę na matę. Przyciągamy klatkę piersiową jak najbliżej ud. I zostajemy jeszcze jeden oddech. I powoli wychodzimy z pozycji. Ręce w górę, otwarta klatka piersiowa. Na wydechu prawa noga ugięta w kolanie, będziemy schodzić do wojownika drugiego. Wdech, ręce w górę, proste nogi, wydech, wojownik drugi. Wdech i wydech dół, mocny brzuch, wdech, wydech do dołu, jeszcze wdech w górę, wydech, wojownik drugi, trzymamy pozycję, mocny brzuch, ręce na wysokości ramion. Kolejny wdech, prawa ręka, wnętrze odwrócone do sufitu, idziemy troszeczkę do przodu i na wydechu rozciągamy całą prawą stronę, delikatnie schodzimy na lewą. Cały czas prawa noga ugięta w kolanie, długi wdech. Na wydechu prostujemy obie nogi, schodzimy do pozycji trójkąta. Prawą rękę albo opieramy sobie na piszczelu, albo schodzimy całkowicie do dołu. Klatka piersiowa zostaje otwarta. I jeszcze jeden oddech. I teraz przechodzimy do odwróconego trójkąta. Prawa ręka w górze. I wracamy do wojownika drugiego. Jeden oddech, idziemy w górę. I zmieniamy stronę. Schodzimy na lewą nogę, lewa noga ugięta w kolanie. Na wdechu w górę. Na wydechu do wojownika drugiego. Wdech w górę, wydech tu, wdech do góry, wydech do dołu i jeszcze w górę, do dołu i ostatni w górę wdech, wydech do dołu i trzymamy pozycję. Długi oddech. Jeszcze jeden. Kolejny wdech, lewą dłoń odwracamy sobie wnętrzem do sufitu, wychodzimy troszeczkę do przodu. I na wydechu przechodzimy do tyłu, na prawą stronę, rozciągamy cały lewy bok, długi wdech. I idziemy do pozycji trójkąta, obie nogi proste, biodra zostają otwarte. Schodzimy lewą dłonią albo na podłogę, albo zostawiamy ją na piszczelu. I jeszcze jeden długi oddech. I odwracamy tego trójkąta. Idziemy na prawą stronę, wyciągamy lewą rękę w górę. Mocny wdech. I na wydechu z powrotem wojownik drugi. Wdech w górę. Wydech, odstawiamy dłonie na matę, odstawiamy sobie prawą nogę do przodu. Na wdechu delikatnie wydłużamy kręgosłup, otwieramy klatkę piersiową, a na wydechu schodzimy do pozycji deski i do kija. Wdech, pies do góry, otwarta klatka. I wydech, pies do dołu. Od razu zrobimy sobie winiasę, wdech, nogi ugięte w kolanach, przeskakujemy albo przechodzimy do przodu, otwieramy klatkę piersiową, schodzimy do skłonu i wdech, idziemy całym ciałem w górę, na wydechu z powrotem do skłonu, rozluźniona głowa, wdech, długi kręgosłup, wydech, deska i kij, wdech, pies do góry i wydech, pies do dołu. Jeden oddech. I kolejny wdech. Uginamy nogi w kolanach, patrzymy do przodu. Wydech, przeskakujemy albo przechodzimy na początek maty. Wdech, otwarta klatka piersiowa. Wydech, skłon. Wdech, idziemy w górę. Ręce do sufitu, patrzymy za dłońmi. Na wydechu z powrotem do skłonu. Wdech, prosty kręgosłup. Wydech, deska i kij do dołu. Wdech, pies do góry.
Wydech pies do dołu. Łapiemy oddech. I na kolejnym wdechu jeszcze raz nogi ugięte w kolanach. Przechodzimy na wydechu albo przeskakujemy. Wdech prosty kręgosłup. Wydech skłon. Wdech w górę, otwarta klatka piersiowa, wychodzimy delikatnie do tyłu i z powrotem na wydechu do skłonu. Wdech prosty kręgosłup, wydech deska i do kija. Wdech pies do góry, pięknie i wydech pies do dołu. Super, łapiemy oddech, zostajemy chwilę w psie z głową do dołu. Damy teraz troszeczkę odpocząć naszym nadgarstkom. Zrolujcie ciało do deski i przejdźcie na przedramiona. Zrobimy sobie tutaj pozycję delfina. Na wdechu będziemy wychodzić do przodu, tak jakbyśmy chcieli dotknąć czołem albo nosem do podłogi, a na wydechu biodra kierować w górę do sufitu. Na wdechu idziemy do przodu, na wydechu biodra w górę, tak jak w psie z głową do dołu. Wdech do przodu, wydech góra. Wdech przód, wydech w górę i jeszcze. Pracujemy na całe ciało. Jesteśmy na palcach, stopy razem. Mocne ramiona i jeszcze wdech do przodu, wydech biodra w górę. Ostatni raz i na końcu zostajemy z biodrami w górze, podnosimy pięty jak najwyżej. Trzymamy mocne ramiona. I jeszcze moment. Ostatni wdech i powoli opuszczamy sobie kolana na matę, rozciągniemy się troszkę, otworzymy klatkę piersiową, odłóżcie sobie klatkę piersiową oraz dłonie na matę, odłóżcie podbródek na matę, spójrzcie do przodu, biodra są mniej więcej nad kolanami, ja bardzo lubię tę pozycję, pogłębiamy tutaj oddech, uspokajamy oddech. Rozluźniamy ciało. Jeszcze jeden oddech. I powoli przenosimy biodra na pięty. Wchodzimy w górę. Wydłużamy mocno ręce do sufitu. I teraz odkładamy prawą dłoń na prawą piętę. Lewa ręka w górze. Delikatne wygięcie w kręgosłupie. Albo zostajemy tutaj. Albo troszeczkę pogłębiamy, rozluźniamy głowę, przynosimy lewą rękę za głowę. Długi wdech. Na wydechu wychodzimy z pozycji i od razu zmieniamy stronę. Lewa ręka na lewą piętę, prawa ręka w górze. Na końcu rozluźniamy głowę, przynosimy prawą rękę za głowę. Biodra do przodu, długi wdech. I powoli wychodzimy z pozycji. Obie ręce w górze, długi wdech. Na wydechu odkładamy biodra na pięty, dłonie przenosimy do przodu, do pozycji dziecka. Rozluźniamy całe ciało, bierzemy długi wdech i długi wydech. Rozciągniemy sobie tutaj troszkę boki ciała. Przenieście prawą dłoń przy prawym kolanie. Lewą rękę wyciągnijcie mocno na prawą stronę, tak żeby poczuć, jak rozciąga się cały lewy bok. Głowa rozluźniona, biodra dalej na piętach. Długi, spokojny oddech. Staramy się przejść troszeczkę dalej. Powoli wracamy do centrum i robimy to samo na drugą stronę. Lewa dłoń przy lewym kolanie. Prawa ręka daleko wyciągnięta w lewą stronę. Tak, żeby poczuć, jak rozciąga się cała prawa strona, cały prawy bok. Głowa rozluźniona, prawa pacha jak najbliżej ziemi. Staramy się przejść troszeczkę dalej prawą dłonią. Powoli wracamy do centrum, wyciągamy mocno dłonie do przodu i na wydechu rozluźniamy czoło na macie, rozluźniamy biodra, rozluźniamy ramiona. Możemy sobie tutaj odłożyć ręce wzdłuż ciała, jeżeli jest nam wygodniej.
Tę pozycję dziecka potraktujemy sobie dzisiaj jako taką pozycję relaksacyjną, jako shavasanę. Dlatego chciałabym, abyśmy skupili się tutaj na głębokim oddechu, na uspokojeniu tego oddechu, na uspokojeniu akcji serca, na rozluźnieniu mięśni twarzy i odprężeniu całego ciała. Jeszcze jeden długi oddech. I powoli na kolejnym wdechu rolujemy ciało w górę. Okrągły kręgosłup. Na końcu otwieramy klatkę piersiową. Długi wdech, ręce do sufitu. Na wydechu rozluźniamy. Siadamy na macie. Wygodny siad. Podwijamy pośladki i na kolejnym wdechu unosimy ręce do sufitu, wydłużamy kręgosłup. Na wydechu łączymy dłonie, umieszczamy je na wysokości serca, pochylamy głowę i dziękujemy sobie za wspólną praktykę. Dziękuję Wam bardzo. Ciekawa jestem, czy zgrzaliście się tak samo jak ja. Dajcie znać, jak Wam się podobało i czy ta praktyka działa tak samo jak na mnie, czyli dodaje Wam mnóstwo energii. Mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Życzę Wam cudownego dnia. Buziaki. Pa, pa. Dobra.